Witam wszystkich posiadaczy oplamowaną 2,5 CDTI, niestety 115 koni, a może i stety, albo i wszystkich tych, którzy chcą zakupić takie auto. Więc szepnę słówko, a resztę wy ocenicie. Tak szybciutko. To jest akurat wersja 5-6-osobowa z fotelami z tyłu. Tam jest paka, niestety tylko na jedną paletę, no ale tutaj takie było zapotrzebowanie. Fotele w pełni regulowane, podłokietniki, siedzisko góra-dół, napinacz. Więc co wam tu mogę jeszcze pokazać? Skrzynia szósteczka, spokojnie na pusto lub 2-3 osoby można ruszać z dwójki. Ja cały czas ruszam z dwójki, jedynkę tylko jak jestem pełny. Bardzo fajnie się zbiera elastyczny silniczek, z dwójeczki można na światłach osobówki brać. Ale dlaczego? Mała taka nowinka. Nie wiem jak u was, ale jak wymieniacie filtr powietrza, to pewnie macie coś takiego. Czy to kiedyś wcześniej, teraz to jest jakaś taka prawie prześwitująca, nie to gąbka, nie to to śmacianka, ale wcześniej miałem gąbki. Ciężko przez to powietrze miał zasysać. Był strasznie zamulony. To jeszcze jak się zabrudziło, to już była masakra. Ze 115 koni robiło się może 80. Mulił. No i tak od jakichś 150 tysięcy wywalam. To niespodziankę. To jest nówka. Po świeżej wymianie wyrzuciłem, nie zdążyło się zabrudzić. Auto ma przyspieszenie, moc, no i mało pali. Nie dzieje się nic z silnikiem, bo jak już mówię, na tym patencie zrobiłem 150 tysięcy. A auto zaraz wam pokażę, ile ma przejechane. Auto ma już przejechane w moich rękach od nowości. Chociaż to nie jest moje. Sprawdzimy sobie olej. Jest pewien zakres i to się zgadza, bo sprawdzam to z bagnetem. 236 tysięcy. Silnik suchy, czysty. No może wam pokażę następną razą, bo mi czasu teraz nie starczy. Kierownica, zobaczcie jak wygląda. 230 tysięcy. Pedały. Prawie jak nowe. Fajny larytas, jak ktoś dużo czasu spędza w samochodzie, niekoniecznie śpi. Weba 100 z nagrzewnicą z tyłu. Kolejny patent. Te auta z mojej praktyki nienawidzą zimna. Jak nienawidzą zimna, dużo palą. Więc mój patent sprawdzony. Auto się też nie przegrzewa. Zasłaniam chłodnicę z przodu. Jak jest 10 stopni, to już zasłaniam pół chłodnicy. Jak spada do 5, poniżej 5, zasłaniam całą. Teraz mamy już w minusie, więc już od miesiąca mam całą chłodnicę zasłoniętą. Jeszcze ani razu mi się wentylator nie włączył. Naprawdę, jak nie jest zasłonięta chłodnica, to jest zimno, marzniemy w kabinie. Dlatego było założone wybasto. No i dużo pali. Jak siedzicie oszczędnie do 3000, 8 litrów spokojnie. Ja nie jeżdżę ekonomicznie, bo to nie o to chodzi. Tu zawsze wszędzie musi być czas. Szybko. 140 na autostradzie. 3000 obrotów. 300. Spalanie jakieś 11, może 12 litrów. Odczuwa duże podmuchy wiatru. To i wtedy zwiększa się spalanie. Przy bucie w podłodze, a Farmax jaki osiągnąłem to 155. 300 km autostradą. 13 litrów. Więcej mi się nie udało spalić. A naprawdę, pedał w podłodze, 155, 300 km leciałem. Więc nie wiem, co tu jeszcze wam opowiedzieć, więc jakieś macie pytania czy coś, mogę wam w komentarzach opowiedzieć. Auto nie awaryjne. Przez 236 tysięcy, co zrobiłem, to tylko eksploatacja. W silniku olej, filtry. Olej wymieniam co 20 tysięcy, niestety. To nie mój wymysł. Wolałbym wcześniej. I jaka niespodzianka. Wcześniej jeździł na jakimś nieznanej marki oleju. Brał mi olej na 20 tysięcy litr. A teraz jest niespodzianka. Na 20 tysięcy nie dolewam nic. 8 litrów wchodzi w miskę olejową. Przy spuszczaniu mechanik mówi, zostaje tam 7, 7,5. Ale na bagnecie i tutaj jak widzicie na liczniku nie ma różnicy. Więc teraz na 20 tysięcy nie dolewam. Wcześniej dolewałem litr. Czary mary. Super silnik. No, niestety, jak się już zacznie wymieniać jakieś podróby, to często wymieniane są co 20 tysięcy, tak naprawdę on jest naprawiany, wtedy idzie wszystko, czyli
idą standardowo sfożnie, lewa, prawa strona przeguby i klocki tarcze. No tak to śmiga, jeździ, tylko lać. A co najlepsze, buda jest w ocynku. Nie wiem, czy znajdę, bo musiałem zamalowywać to. Chyba jest. Niestety musiałem takie zasiłośne zaprawki robić. Ale zobaczcie, jak się ładnie świeci. Nie znajdziecie rdzy na tym samochodzie. Nie wiem, czy powiedziałem. To jest 2006 rok. Zero rdzy. Tu jak jest zdarty lakier, to w ogóle nie rdze wieje. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy komuś coś pomogłem, czy nie. Ale te patenty dwa sprawdzone mam ze słonięciem chłodnicy i zdjęciem tej gąbeczki pod filtrem powietrza. Od razu poczujecie różnicę. I naprawdę za to nic się złego nie dzieje. Jeździ, pali swoje, zależy od kierowcy. A tak to nie można narzekać. Tak to wygląda wszystko. Jak macie jakieś pytania, niekoniecznie komentarze złe, śmiało postaram się odpisać, doradzić. Powodzenia życzę.